Tak ogólnie to jesteś nowym uczniem w nowej szkole. Już na początku przypierdala się do ciebie jakiś seba. Popycha ciebie, zaczepia, awanturuje się bez powodu. To chyba oznacza wojnę. Już wiesz, że wygraną masz w garści. Rozpoczynasz pierwszą fazę swojego planu. Stalkujesz sebę. Zawsze jesteś gdzieś w jego pobliżu. Wiesz, gdzie mieszka, kiedy ma treningi, kiedy melanżuje. Po pół roku stalkowania wiesz o nim wszystko, a Seba chodzi jak w zegarku. Wiesz dokładnie, co będzie robił i o której godzinie. Czas na drugą fazę. Dowiedziałeś się, że matka Seby nie pracuje. No i jest niezłym milfem. A jego stary robi jakieś wykłady na uniwerku. Zawsze po szkole bierzesz busa na uniwersytet, siadasz na końcu sali wykładowej i udajesz studenta. Zawsze masz ze sobą dyktafon i nagrywasz każde słowo starego. W domu sklejasz to wszystko w jakieś zdania. Po 2 miesiącach masz wystarczająco nagranego materiału, by wcielić w życie ostatnią fazę planu. Fazę trzecią. Wiesz, że Seba 2 dni temu zamówił GTA 5 na peceta. Kurier będzie u niego jutro o 11:30. Kończysz szkołę. Jest godzina 14:30. Wiesz, że Seba idzie jeszcze na trening kosza, a potem o 16:00 wraca coś zjeść i idzie na melanż. Wróci z niego około 21:00-22:00. Jego stary kończy pracę o 17:00. Natomiast matce Seby skończył się okres i jest nieźle napalona. Idziesz w stronę domu Seby. Wiesz, że Milf zawsze w czasie szkoły otwiera okno w pokoju synka, żeby go wywietrzyć. Bingo! Wpierdalasz się przez okno do mieszkania. Jest godzina 14:48, co oznacza, że matka Seby właśnie wyłącza telewizor, by przygotować obiad Sebie. Wstanie z kanapy i wyłączenie z telewizora zajmuje jej jakieś 12 sekund. Musisz działać szybko. Przemykasz się do kuchni i zostawiasz na stole liścik pisany podrobionym charakterem pisma starego. Kaśka, zawiąż oczy i czekaj na mnie w sypialni o 18:00. Krzysiek. Otwierasz okno w kuchni i wyskakujesz idealnie wtedy, kiedy do kuchni wchodzi matka Seby. Chwyciła przynętę. Teraz czas zająć się starym. Jest godzina 16:50. Czekasz pod uniwerkiem. Właśnie ojciec skończył pracę. Wychodzi i kieruje się w stronę przystanku. Wiesz, że stary starego Seby jest niezłym skurwielem, który zjebał mu dzieciństwo. Teraz albo nigdy. Podchodzisz do niego i pytasz go ze smutkiem w głosie. Przepraszam, pan Krzysztof Skiba? Tak, a czemu się pan pyta? Pana ojciec zmarł wczoraj w szpitalu o godzinie 22:48. Umiesz kłamać jak znud, ty sprytny skurwysynu. Stary Seby zakrywa twarz rękoma, zaczyna się rozklejać i opowiada, ile przykrości wyrządził mu jego ojciec. Zapraszasz go na drinka na rozweselenie. Zgadza się. Jest godzina 17:06, kiedy jesteście pod barem. Stary Seby ryczy i wlewa w siebie niewyobrażalne ilości szkockiej. Jest godzina 17:42, kiedy stary jebnął z gona. Bierzesz go pod ramię i wychodzisz z nim przed bar. Zamawiasz taksówkę, dajesz taksiarzowi wcześniej przygotowaną mapę z zaznaczoną trasą, mówisz, żeby właśnie tą trasą odwieźć Krzycha do domu. Taksówkarz niewiele mówiąc bierze od ciebie 230 zł i rusza. Stary Seby będzie w domu jakoś o 18:40. Teraz musisz się śpieszyć, by wszystko się udało. Biegniesz do mieszkania Seby, przy okazji zahaczając o swój dom. Bierzesz z niego dyktafon i kamerę Full HD. Seba jest na melanżu, a Milf leży z zawiązanymi oczami w łóżku. Wchodzisz do mieszkania, puszczasz z dyktafonu. Witam was wszystkich, moi drodzy studenci. Kurwa nie to, by się nie kapnęła! Słyszysz głos dobiegający z sypialni. Tutaj, tygrysie. Wchodzisz do sypialni, na łóżku leży rozebrany Milf z zasłoniętymi oczami. Dzisiaj rozpoczniemy, tutaj słychać Iwonę, ruchanie. Milf się śmieje. Dalej uwodzisz ją głosem starego puszczanym z dyktafonu. Jak widzimy, mam dużego wieżowiec. Matka Seby niczego się nie domyśla. Włączasz kamerę i nagrywasz całe 30 minut, jak ją jebiesz. Pierdolisz ją we wszystkie dziury, na wszystkie możliwe sposoby. Patrzysz na zegarek, jest godzina 18:41. Zaraz tutaj wejdzie ojciec Seby. Odwracasz się tyłem do Milfa i stawiasz jej kloca na cycach. Czas na chwilę zwalnia. Właśnie do sypialni wchodzi najebany stary Seby, a matka ściąga opaskę i drzenie miłosiernie mordę. Masz jakieś 3 sekundy. W 2 krokach dobiegasz do okna i wyskakujesz przez nie na ogródek. Uciekasz z miejsca zdarzenia, słysząc za plecami awanturę u państwa Skibów.
Ale to kurwa jeszcze nie koniec. Następnego dnia nie idziesz do szkoły. W domku zgrywasz na płytę nagranie z wczorajszej nocy. Jest godzina 11:29, a ty jesteś pod domem Seby. Stara Seby akurat u sąsiadki. Wpierdalasz się znowu przez otwarte okno. Idziesz do drzwi wejściowych, otwierasz jeszcze zanim kurier zapukał. Podpisujesz odbiór przesyłki i podmieniasz płyty. Pudełko kładziesz w widocznym miejscu i się stamtąd ulatniasz. Czas na profity. Rodzice Seby wzięli rozwód. Jego stary się powiesił, kiedy odkrył, że ojciec skurwiel dalej żyje. Seba obejrzał 30-minutowego pornola, jak pieprzysz jego matkę. A ty sobie pykasz w nowiutkie GTA 5.